wkurza mnie, jak słyszę za swoimi plecami: daj mi, chcę, pomóż mi. Myślę, że często tak reagujemy, może trochę jak ja. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi do Samarytanki: daj mi pić. Samarytanka nie odchodzi, nie odwraca się od proszącego, ale rozpoczyna z nim dialog. Na zakończenie tego dialogu otrzymuje coś wyjątkowego, wspaniałego, coś, czego gdzieś tam w głębi serca pragnęła. Myślę, że warto gdzieś zapytać się w czasie tego Wielkiego Postu, jak traktujemy tych, którzy nas o coś proszą. Czy to nie jest tak, że w tych proszących objawia się Chrystus, który chce nas przygotować, a też i obdarować czymś wyjątkowym? Czy to nie jest tak, że my, nie odtrącając człowieka potrzebującego, nie odtrącamy samego Chrystusa? Może warto przestać się wkurzać, ale zobaczyć w człowieku potrzebującym Chrystusa, który mówi: pomóż mi.